spacerkiem po letniskach. Kraina Schwiedermajerów, czyli ukryte piękno dziedzictwa Andrii Olego. Sama aplikacja jest pewnego rodzaju przewodnikiem po całej linii otwockiej, czyli w zasadzie po miejscowościach, począwszy od Anina, aż na Otwocko kończywszy. W tym momencie aplikacja jest tworzona, ona cały czas jest rozwijana. Na dzień dzisiejszy została przygotowana wersja, nazwijmy to demonstracyjna, specjalnie z okazji otwartych ogrodów. I ta aplikacja w tym momencie zawiera 5 punktów zlokalizowanych na terenie Józefowa, tylko i wyłącznie Józefowa. Docelowo planujemy wydanie tej aplikacji na jesień tego roku. Wtedy ona będzie zawierała wszystkie kilkadziesiąt punktów zlokalizowanych na terenie linii otwockiej. Oczywiście Willa Bękówka jak najbardziej jest obecna w aplikacji. W tym momencie aplikacja jest już możliwa do pobrania. Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście tam jest jeszcze informacja na plakacie, tutaj na ulotkach również. Zapraszam do ściągnięcia aplikacji z internetu. Tutaj jest instrukcja, jak to zrobić. Można ją pobrać ze strony internetowej Świdermanii. A sama aplikacja jak działa? Starałem się, żeby ona była taka, nie, ponieważ takich aplikacji jest bardzo dużo, takich typowych przewodników na telefony komórkowe i to w sumie nie jest nic ciekawego, troszeczkę tekstu, jakieś zdjęcia. Chciałem, żeby to było troszeczkę nowocześniejsze, żeby właśnie pójść z tym duchem czasu, o którym powiedziałem i wykorzystałem w tej aplikacji taką technologię rozszerzonej rzeczywistości, jak to się tak szumnie nazywa, która polega na tym, że użytkownik, mając tę aplikację otwartą, włączoną, przez aparat, który jest tam montowany w telefonie komórkowym, widzi otaczającego przypuśćmy budynek na przykład. A w tym samym czasie nakładany jest na ten obraz z telefonu komórkowego półprzezroczyste zdjęcie historyczne, na przykład przedwojenne, chociażby na przykład tego budynku. I oczywiście tak jak typowy przewodnik, trasy ułożone, punkty ułożone są w trasy. W tym momencie, tak jak powiedziałem, jest tylko 5 punktów, docelowo tych tras będzie kilka. Będą one tematyczne, związane, chociażby na przykład będzie trasa związana z biografią Andrii Olego. Tak jak powiedziałem, aplikacja będzie dostępna na jesieni w pełnej wersji. Oczywiście aplikacja jest totalnie darmowa. I myślę, że chciałbym bardzo, żeby jak najwięcej tej aplikacji zostało pobranych, żebyś spotkała się z zainteresowaniem. Mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję.